Niezwykłe losy Jana III Sobieskiego. Zwycięstwa kształtowane przez sojusze, intrygi, zbiegi okoliczności, a może przeznaczenie. Zapraszam do obejrzenia fascynującej opowieści o polskim królu, pałacu w Wilanowie oraz jego budowniczych i opiekunach. Jan III Sobieski. Historia w kamieniu zapisana. Hetman i król pogromcą Tatarów. Terror Tartarorum. Postępująca anarchia, zrywane sejmy, brak pieniędzy i wojsk stały się przyczyną bezsilności Rzeczypospolitej. Fatalna wojna turecka roku 1672 zakończyła się upadkiem Kamieńca Podolskiego. Wraz z haniebną kapitulacją Wrót Rzeczpospolitej w ręce Turków wpadła też większość miast i zameczków podolskich. Niszczycielski najazd ord ogarnął rdzenne województwa Rzeczpospolitej, ruskie i bełskie. Osmanowie, Krymcy, Budziacy, Nochajcy, Lipkowie i inni barbarzyńcy rozlali się po bezbronnym kraju, paląc, ścinając, rabując i niszcząc dosłownie wszystko. Dorosłych i starców napastnicy zabijali, a kobiety i dzieci brali w niewolę, jasyr. Trzymali ich w obozach zwanych koszami. W szczytowym momencie najazd muślimów dotarł do samego Lwowa. Szlachta i magnaci w panice pakowali manatki na wozy, uciekając z biegiem Wisły do Gdańska. Król Michał Korybut wyruszył z armią z Warszawy, docierając jedynie do Janowca. Złośliwi powiadali, że król jegomość bardziej troszczył się o jadło niż o Rzeczpospolitą. Niestety zamiast bronić ojczyzny, władca i szlachta zastygli strachliwie w bezruchu. Znaczniejsi panowie haniebnie dezerterowali do swych majątków, a jedynym obrońcą Rzeczpospolitej pozostał marszałek i hetman Jan Sobieski, nie rejterując, lecz zbierając i szykując wojsko. Czujny niczym żuraw, oczekiwał nadejścia wroga. Historia w kamieniu zapisana. A wiesz, waszmość, że po zdobyciu Kamieńca sułtan Mehmed rozpuścił ordy na Chocim, Złoczów i Żwaniec. Krymcy, Nochajcy i Budziaccy szli szeroką ławą, niszcząc, tratując i paląc wszystko na swej drodze. Miasta, zamki, wsie i majątki. A na początku września podjazdy bisurmańskie już rozpoczęły swój zbójecki proceder w całym województwie ruskim. Tak, wiem. Już 14 września pan hetman Jan Sobieski rozesłał po wojskach ordynans wyruszenia w pole. Pułkami, chorągwiami dowodzili wypróbowani dowódcy i oficerowie. A to pułkownik Bidziński, Mionczyński, Jabłonowski, Zbrożek, a także panowie Sieniawski i Polanowscy. Hetman Sobieski zdołał zebrać jedynie 3000 najdzielniejszego żołnierza polskiego, wspartego 1000 doborowego kozactwa ukraińskiego. Gdy nieprzyjaciel dotarł pod Lwów i rozwinął oblężenie, hetman mobilizował chłopów i mieszczan w Rykach, nakazując im obronę szlaków przed pochańcami. Marsz wojsk polskich ku nieprzyjaciołom odbywał się w ciężkich warunkach, duktami leśnymi, nocą na wskroś, przez liczne błota, strumienie, rzeczki i wzgórza. Gdy na początku października 20 tysięcy koni Nureddin Sołtana, syna hańskiego, ratowało i pustoszyło województwa ruskie i bełskie, Sobieski, prowadząc skrycie komunik jazdy polskiej, rozbił pierwszą ordę pod Krasnobrodem. Zaraz po tym, pod Narolem, Polacy rozbili dwa duże czambuły wojsk tatarskich, a dzień później pod Niemirowem rozbili Kościambet-Gireja, uwalniając dużo jasyru. Żołnierzom, głodnym, obdartym, którzy nigdy prawie nie śpiąc, nigdy nie rozbierając się, ognia nie niecąc, mało co ledwie jedząc, dziką cebulę, brukiew i rzepę, dosiadającym koni, wychudłych i poszerszeniałych, żywiących się jeno wiszarem wodnym, mocno dawały się we znaki przymrozki. U boku hetmańskiego dniem i nocą walczył dzielny ataman Haneńko, prowadząc kwiat wojsk zaporowskich. Pod Komarnem pan hetman kazał zawalać chłopom drogi i dukty,
a wojsko odcinało drogi ucieczki Bisurmanom. Na początku bitwy pan Stefan Widziński grzecznie infestował Tatarię przez kilka pacierzy. My tymczasem z panem hetmanem, bokiem, groblami i lasem oprzedszy ich, zaatakowaliśmy od tyłu gwałtowną szarżą, rozbijając główne siły Nureddin Sultana i Safy Gireja w proch. Tak, pamiętam. Trzeci nasz oddział tymczasem uderzył na odsłonięty kosz. Tam żeśmy ordyńców wycięli śpień. Rzeźba była okrutna. Bisurmanie wpadli w popłoch i uciekali, porzucając konie, broń, nawet przyodziewek, mieszając się z Jaserem, udawali uprowadzonych. Na próżno! Dragoni hetmańscy do późnej nocki wyłapywali onych hultajów, oddając pod srogi sąd. Resztki Tatarów docięliśmy głuchą nocką. Po długim pościgu pod Bieńkową Wiśnią w obozie tatarskim znaleźliśmy 200 setek uprowadzonych ludzi. 11 października oddziały Sobieskiego przeprawiły się przez Dniestr w pościgu za cofającym się przeciwnikiem. Po forsownym marszu dniem i nocą wojska koronne o świcie 14 października dogoniły ordyńców i rozbiły doszczętnie w bitwach pod Petranką i Kałuszem. Armia hetmańska przebyła podczas 9-dniowego rajdu 450 km dniem i nocą w boju. Jan Sobieski swym zwycięstwem pobudził ducha waleczności w narodzie. Przerażenie ogarnęło zwyciężonych napastników. Działający z ogromną ofiarnością żołnierze hetmańscy uwolnili z Jasyru 44 tysiące ludzi. Wyprawa na Czambuły zamknęła Osmanom drogę ku sercu Rzeczypospolitej, wynosząc Sobieskiego do korony królestwa. Już jako król Jan III, budując Wilanów, zlecił swemu architektowi Augustynowi Lotciemu przyozdobienie frontonu pałacu kompozycjami 8 płaskorzeźb bitewnych wykonanych w technice narzutu wapienno-piaskowego. Pierwszą część historii oddającą wyprawę na Czambuły tatarskie autorstwa gdańskiego rzeźbiarza Stefana Szwanera ukończono w roku 1687. Artysta tworzył dzieło natchniony dekoracjami zdobiącymi łuki triumfalne Tytusa, Trajana i Konstantyna w Rzymie. Rzeźbiarz, będący pod silnym wpływem sztuki niderlandzkiej, wzorował się na sztychach Franceosa Pereira i Petro Sancte Bartoliego, wykonanych w duchu all'antica. Styl dzieła gdańskiego artysty był niezwykle bogaty, zawierający zarówno figury płaskorzeźbione i pełnoplastyczne. Z biegiem lat reliefy uległy degradacji, przez co ich przesłanie ideowe stało się zupełnie nieczytelne. W latach 1933-1937 podjęto próby uzupełnień i konserwacji wilanowskich płaskorzeźb z karykaturalnym wręcz skutkiem. Podczas demontażu oryginalnych dzieł Szwanera barbarzyńsko zniszczono je, roztrzaskując na kawałki po zrzuceniu z pałacowego frontonu wprost na ziemię. Następnie wykonano własną, nowoczesną interpretację reliefu, zadowalając się wykonaniem pastiszu, a nie kopii oryginału. W efekcie zachowano jedynie pobieżny zarys pierwotnej kompozycji, a i to nie zawsze. Zagubiono bezpowrotnie świetną fakturę, subtelny rysunek, portretowość głów, walory perspektywiczne i charakter ogólny nawiązujący do antycznych marmurów. Nowe płaskorzeźby z bardzo ubogim modelunkiem wykonane w modernistycznej manierze charakterystycznej dla lat 30., dodając nieoryginalne detale. Po II wojnie światowej płaskorzeźby kilkakrotnie poddawano renowacji i w sposób dowolny uzupełniano uszkodzenia powstałe w wyniku działania czasu i czynników atmosferycznych. To spowodowało zatracenie pierwotnego charakteru płaskorzeźb. Na początku lat 90. podjęto trud odtworzenia pierwotnego wizerunku dzieł Stefana Szwanera. Zespół najlepszych specjalistów, historyków, konserwatorów, plastyków oraz inżynierów wykonał wierne rekonstrukcje ukazujące triumfy Jana III. Prace zakończone jesienią 1994 roku udostępniły fasadę pałacową szerokiej publiczności.